Co? Powiadomienie. Dziękuję, babciu. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Dzisiaj jest pierwsza piękna pogoda. Gdzie, a z drugiej strony mam kawę? Aha, dobrze. Kawa oczywiście jest, myślę sobie, zobaczcie, jaka jest piękna pogoda, jest słońce, pierwszy raz, ile stopni, zaraz zobaczymy. Kochani, słuchajcie, jest mega, już tu depresji trochę złapałem. Poczekajcie, już ustawiamy. No. Nie kłamałem. Czekaj, babciu. Zobaczymy, ile dzisiaj jest stopni, wiesz? O, to ja. To moja babcia, która dzisiaj okna myła, tak? Powiedz dzień dobry. Ja nie myłam okna. Dzień dobry. Co? Co dzisiaj robiłaś? Co? Ja dzisiaj odstawiłam pranie i prasowanie. I miałam tylko pójść włosy obciąć, tak? Bo wczoraj się tak powycinałem. Aż w końcu ten film poniżej, co jest. Złoty Król, Krecik pierwszy. No to to jest taki mój z filmików, capciu. Opalę się, opalę. Gdzie idziesz? Idę tylko pracować i już do obiadu trzeba przygotować. Koniecznie. No, koniecznie. Opalę. Dobrze, nara. I słuchajcie, spożywam, bo przy okazji robię taki eksperyment generalnie sobie, więc na Facebooka wysyłam na ogólny, wysyłam też, słuchajcie, na grupę gej. Ale wiecie co? Sprawdzam, czy ludzie znają się na żartach i na fejsie akurat bardzo fajnie wyszło, bo między innymi jedna osoba bardzo fajnie napisała, ale poczekajcie, pierwsze wam sprawdzę. Słyszycie? Bieżąca lokalizacja. Pogoda. Dwukrotne dotknięcie. Dysk. Bieżąca lokalizacja Elbląg. Bieżąca temperatura 8 stopni. Słonecznie. Pogoda. Ostatnia aktualizacja. Ale więcej powiedziałem, że jest faktem, że jak siedzę sobie, tu sobie siedzę. Prawda, w takim zaciszu, no taki zwykły mur, w którym to rok temu między innymi robiłem, rok temu, przepraszam, dwa lata temu różne live'y, no Boże, uderzyłem się, ja mam krew, mi leci, nie, czekajcie, bo ja babcia żaluzję, nie kotarę od drzwi, tak tylko badam do wysokości mojego czoła. No i znowu jestem oznaczony. Dobra, nieważne. Nieważne, słuchajcie. Czekajcie, bo chcę usiąść sobie. Ale... nie wiedziałem kubek. O, mam już kubeczek. Dzisiaj piję w tym kubeczku z gwiazdami, żeby nie było... A jak fruwają sobie. O, jak se fruwają. Właśnie nie wiem, co włączyć. Może jakąś muzyczkę włączyć, to lubię. Albo może dzisiaj rzeczywiście pokażę wam znowu. Aha, i mówiłem o tym, że właśnie wstawiłem też na grupę. No bo praktycznie wyglądam trochę jak taka drag queen. No, ale... reakcje są różne. O matko, jest po prostu flow, ale jest słońce, piękne słońce, dobra, nie wiem, coś zrobić, coś wam pokazać. O matko, dobra, zrobię tak. Ktoś sobie w tle muzyczki słucha i zobaczymy, co się dzieje w świecie. Tak tylko przyjrzymy sobie. Dobra. Powiadomienia, przycisk. Uwaga. Powiadomienia.
Nie patrzcie na moje czoło. Głośność media. Coraz ładniejszy się robię. Przejdź na kanał Fiat 503 plus 1, otwórz drzwi do lepszego. Przejdź do filmu 20 sekund. O nie. Przejdź na kanał Fiat 500. A, biblioteka. Dobra, przycisk. Biblioteka. YouTube. Zrobimy inaczej. Biblioteka. Polubione filmy 1070 YouTube. Aż tyle filmów polubiłem ostatnio? Wyświetlanie. Ja to wszystko lubię, nie? Wyświetlanie 8 minut i 9 sekund, pasek postępu, dziwne pytania 4, lukastw. Głośność dostępna. A, to jest David z Ameryki. 9 minut i 12 sekund, pasek postępu, najbardziej niezwykli ludzie na świecie, spinkafu. Aha. Głośność dostępna. Tak, tu akurat, słuchajcie, ludzie czy dzieci to było. 21 minut i 29 sekund, pasek postępu, moja siostra wsiadła na KAML, twarz krzycząca ze strachu, weź wdech. A, weź wdech, słuchajcie, fajny kanał o koniach. Chociaż ostatnio znowu mam Fizia na punkcie, znowu Oli, czyli Alexa, też ma, słuchajcie, źrebaka i w ogóle, dobra, i powiem wam jeszcze dwa, przeczytam, zobaczę. 13 minut i 11 sekund, pasek postępu, odzyskaliśmy konika polskiego. Metoda ładowania konia. Odwiedzamy hodowlę koni, królików i nie tylko, żyłka do koni. A, Janek, pozdrowienia, żyłka do koni. Słuchajcie, w drugie są hodowli, gdzie mają różne króliki, ale tu przypominam oczywiście, że też Rancho Laszki, oni też mają króliki, przeróżne Emilka, więc jak ktoś się fascynuje królikami, kozami, to akurat na Rancho Laszki i żyłka do koni. Jeszcze jedno zobaczę i wam coś miałam powiedzieć. A o Aleksie i Primie. 4. O Boże, jak to ludzie sobie dokładają. 12 minut i 20 sekund, pasek postępu. Stajnia idealna to taka istnieje. Eksplodująca głowa, Czechu Lifestyle. A, Czechu tu właśnie opowiada. No, gdzieś się takie może tematyka, większość to rzeczywiście, no, o koniach, bo w tym ostatnio siedzę znowu, dużo się dokształcam ostatnio, jestem bardzo happy z tego powodu. Natomiast słuchajcie, co? No, ludzie i ich do opowiadania sobie. No, pierwszego w Prima Pris urodziła się Prima. No i słuchajcie, Dila się oźrebiła. Bardzo ładnie, bardzo szybko, bo tu świeczki, tutaj oczywiście, słuchajcie, zaraz poszła siara i kilka minut i źrebak wyszedł. No po prostu bajka, wszystko książkowo, wszystko prawidłowo, ale o co chciałem wam powiedzieć, no i oczywiście wiadomo, że ona też dużo czyta i o co tu chodzi? Rozwój źrebaka od pierwszego dnia, no bo chcę mieć kontakt świetny ze swoim źrebakiem, żeby potem z nią się dogadywać bez dwóch zdań na zawodach gdziekolwiek, a jednak no nie ma jak mieć od małego, tak? No i dużo się nią zajmuję. Mała teraz ząbkuje, a i coś ciekawego się dowiedziałem, kochani, bo że są gryzaki dla źrebiąt. Ja nawet nie wziąłem pod uwagę, rzeczywiście przez źrebie od tam 9-10 dnia zaczyna przeząbkować i w związku z tym i dlatego gryzie właśnie między innymi. A jak głupi, że nikt na to nie wpadł, ale dobra, okej. Okay. Alexa, jesteś mega wielka i mega mądra, ale słuchajcie. I generalnie komentarze typu Boże, jaki jest piękny, zobaczcie. Że Alex Ola sprzedaje deale, że w ogóle przyzna OLX-ie, że w ogóle bajka, w ogóle tak, Ola już tylko od teraz będzie jeździła na występy, tylko na pokazy, ojejku, zapomniałem teraz tego słowa, przepraszam, na pokazy na Primie. Tak, ona już w tym roku jedzie na Primie, ona już od dzisiaj będzie ujeżdżała Primę w ogóle, tak, który dzisiaj jest już, słuchajcie,
Ja się pogubiłem. 12, tak. Pamiętacie, że 12-dniowego źrebaka już można ujeżdżać, więc mającego miesiąc już jalla, po prostu lecimy na skoki po prostu i zeskaczemy. Bierzecie takiego źrebaka w rękę, 100 kilo, przerzucacie przez przeszkodę 1,30 m i macie szansę wygrać pierwsze miejsce. I dlatego ja uwielbiam się wygłupiać, ja uwielbiam, bo lubię psuwać reakcje ludzi po prostu, jak oni sobie dokładają, jak oni sobie wymyślają, to jest po prostu bajka. Jeszcze wam nie powiem na temat tego ostatniego mego zdjęcia i filmu Złoty Król Kracik Pierwszy, ale ogólnie, no jest mega słodko, mega ciekawie i chwilami nawet mega prymitywnie. Muszę do Rancho Bluniw napisać, żeby zaczęli ujeżdżać Denvera. Już czas najwyższy, ma miesiąc i tydzień. Dobra, dla tych, co się nie znają, konie się ujeżdża z reguły 3-letnie. Mądrzy ludzie kupują 2-3-latki. Chociaż tu już właśnie w filmiku właśnie Czechu Lifestyle powiedziała, że tak samo w stajniach nie ma idealnej stajni, nie ma idealnego miejsca. Po prostu no, najlepiej codziennie przebywać, robić siebie głupka i obserwować po prostu. Tak jest najlepiej. No i taka sytuacja tak samo ze zwierzętami obecnymi. Zgadza się to samo z psami. Im droższe, tym niestety bardziej chorowite. Nie, obecnie na psa rasowego nie stać. Nie dlatego, że nie stać mi na psa rasowego, bo nie stać mi finansowo, ale jak ja pomyślę, że miałem kupić psa i do tego jeszcze całe życie w niego ładować, bo ten pies będzie wypaczony, spieprzony, gdzieś w klatkach trzymany jak kokiel z panielka kuzynki, no to ja dziękuję za taki interes. Ona wszystko je, bo nas na psychotropach i to mi się wydaje, że wynik psychotropów powoduje, że ona jest wiecznie głodna. Ja widzę sam po sobie, że jak nie zbiorę leki uspokajające, to generalnie jest tak, że ja ogólnie wtedy jestem mega, mega głodny, a że nie palę od 5 dni. To mi się znowu w nocy chce jeść teraz, nie? O Jezu, no sakra. Ale jestem flow. O Boże. Jednak słońce leczy rany. Słońce leczy wszystko. Dlatego mówię, że chciałem mieszkać w domku. Przynajmniej jakąś działaczkę mieć. I taki domek 50 metrów. Trzeba taką przyczepę sobie kupić. Taką stacjonarne są takie przyczepy po 19-20 tysięcy. Przy okazji mam namiary, nie mam namiarów, ale mam stronę Domki Holenderskie na Facebooku, jest fajna i można naprawdę domek sobie kupić. Domek sobie można kupić fajny za nieduże pieniądze. Mnie nie stać na mieszkanie w bloku, psychicznie mnie nie stać, a po drugie na czynsze miesięczne mnie nie stać. No ale ja, tak, ja jestem zaradny, jak widzicie, ja jestem zaradny, bo mam zawód dobry, do którego mogę wrócić, mogę się wziąć zapisać książek, rozwijam kanał, który kiedyś wiem, że zostanie zauważony, mogę, nie wiem, mogę coś robić artystycznie, wiele rzeczy mogę, nie? I każdy z was może tak naprawdę, że uwierzy w siebie. No, coś jeszcze chcecie zobaczyć, co tu jeszcze z kanałów moich? 22 minuty i 33 sekundy. Pasek postępu QN. Co? 11 minut i 21 sekund. Pasek postępu. Moja stajenna rutyna P od... A, było? 22 minuty i 33 sekundy. Pasek postępu Q&A. Odpowiadam na wasze pytania. 35 pytań. Dave z Ameryki. A, David, pytam pytania. O Boże, proszę... Nie zadawajcie mi pytania dla Davida, jakiego masz penisa, nie no, po prostu bajka. Ale nie, ja ludzi szanuję, ja ludzi szanuję i podziwiam za, no tak, jestem w internecie, więc
A potrafię być cztery oczy, tak się zapytać? Czy tak wszyscy jesteście tacy mądrzy w internecie? A nie, to bym to powiedział szczerze, powiem. I to jest mega. No, czy chciałbym to wiedzieć, czy nie? Jest mi to obojętne. Naprawdę jest mi to obojętne. Jak jej się śmieję, to się mogę pośmiać, ale na pewno śmieję się czyjejś wielkości, bo to jest okropne, to jest okropne. Jeżeli ktoś ma małego, to jest okropne, bo tak naprawdę ma kompleksy, złośliwy, wredny, niespełniony, no to nie jest śmieszne. Nie śmieję się z naszych narządów, nie śmieję się z piersi. Jestem głupi, bo jestem głupi, ale bez przesady. Dobra, coś jeszcze? Ale pytania są genialne, genialne są po prostu. 29 minut i 6 sekund, religia katolicka, a największe kłamstwo, z którego się przebudziłem. Aha, tego nawet jeszcze nie słuchałem. Dalej. 9 minut i 2 sekundy, pasek postępu, dziki krecik i moje twarz ze łzami radości, zwierzątko domowe. A, dobra, to jest ode mnie. Moje zwierzątko domowe. 13 minut 39 oj, oj, oj. Sekund, pasek postępu, jak wygląda małe miasto w New Jersey, Dave z Ameryki. A Boże, w New Jersey macie małe miasto. Dobra, ja tym chyba skończę. To za przy okazji religia. Ja już powiedziałem ostatnio, niesamowita, elastyczna staruszka. Powiedziałem wam, że ja jestem za religią. Wiary nie zmieniam, bo nie chce mi się, bo musiałbym się trzymać pewnych zasad, a jeśli nie muszę trzymać zasad, religia tylko skłóca ludzi, a nie jednoczy, taka jest prawda, bo ja lubię, jak ktoś się wymądrza, że moja jest dobra, moja jest dobra, nie, dobra jest ta wiara, kiedy jesteś dobrym człowiekiem i na tym skończę. A dobry człowiek to nie znaczy, że człowiek, który jest w jakiejś wierze. Tak? Albo się takim człowiek rodzi, albo się takim nie rodzi i koniec tematu. Kurczę, dzisiaj nawet odpowiedziałam na parę pytań, szczerze mówiąc, niechcący. Taki Q&A, tak? To się mówi, tak? Po polskiemu, czy po jakiemu to się mówi? Czy po ukraińsku? No. No bo jeszcze jest jedno słowo na R, ale go nie wymawiamy, bo mogę stracić majątek. No, w moim przypadku chyba głowę, nie? No. Telefon mi się rozgrzał. Normalnie jest nagrzany. To się jeszcze chcecie? Czekaj. 16 minut i 43 sekundy, pasek postępu, zawroty głowy, kontakt z koniem i kanały energetyczne, płatek śniegu, Colorado, szkolenie terapeutów, poczuć flow. No, ona, tego nawet nie słuchałem. Włączymy kawałek, chcecie z mną posłuchać? 16 minut. Patrzcie cicho. Poczekajcie. Bez etykiety. Pomiń reklamę. Ale no, zobaczcie, co tu jest. Właśnie nagrałam wam na główną kamerę, na GoPro i tam troszeczkę złapałam, jak fajnie jedzą, żują, bo obserwowałam je. Także takie piękności, ale nie za bardzo ja się im podobam. Ale też nie boją się, są przyzwyczajone do ludzi. Alpaki, kochani, może właśnie jest to inspiracja dla mnie, bo mój tata zawsze myślał o alpakach, a ogólnie też chciał kiedyś farmę. Tak, marzenia się spełniają, ja też kiedyś chciałem farmę, wyłączę. Posłuchajcie sobie sami, też chciałem mieć kiedyś farmę i miałem, 6 lat miałem i... Chciałem do tego wrócić, jednak to jest kawał ciężkiej pracy, bardzo duży kawał ciężkiej pracy, ale jednak nie ma jak mieć zwierzęta u siebie, nie w jakichś stajniach, a o tym już mówi Czechu, powiedziałam wcześniej, tylko po prostu u siebie, no u siebie. Dobra, telefon mi się nagrzewa, puścić wam moją ulubioną piosenkę, poczekajcie, puszczę wam. Bateria 86%, ekran start. Ała, ręka mi boli. Ale czekaj.
Wyszukiwarka. Obiektyw Google. Wyszukiwarka. Wyszukiwarka. Obiektyw Google. Wyszukiwarka. Tak sobie radzę. Obiektyw Google. Wyszukiwarka. No patrzcie na... jak na złość teraz. Wyszukiwanie głosowe. Jan Smith, Laura, YouTube. Nie, posłuchajcie. To jest moja pierwsza piosenka, którą usłyszałem, będąc w Niderlandii, i bardzo ją lubię. Jest bardzo smutna, ale bardzo ją lubię. Jan Smith, Laura, YouTube, szukaj w Google. Wybrane. Jan Smith, Laura. Aha. YouTube. Wyświetlanie 1:5 z 7 elementów. No i słoneczko. O. Nie umiem śpiewać, ale... Kane. Warwaron. A Lauris Laura. Hey, Levin, Auzik Cake. Hey, Levin Trade. Ho, Laura. Ho, Levin Older Breed. Haula, help it need. Piękny utwór. Laura Helpetnit, Laury już nie ma, jak sama nazwa mówi. Ojejku, długa piosenka i dosyć smutna. Kochani, kończę, bo telefony się nagrzewają, ciało moje się rozgrzewa, dzisiaj mam flow. Pozdrowienia dla was, miłego dnia. Zatrzymaj.